sam to prawdziwy zuch. Strażak sam. Miłośnicy ptaków w opałach. Otóż, jak wiecie, mamy długie i upalne lato. I to stawia nas wobec poważnego problemu. Aha, w sklepie Dillis zabrakło lodów na patyku? Nie, to miałem na myśli. Trawa na terenie Pontypandy jest sucha jak pieprz. A to oznacza wzrost zagrożenia pożarowego. Ogłasza pan dla nas żółty alarm? Nie, nie, sytuacja jest poważniejsza. Ogłaszam czerwony alarm. No proszę, co wy o tym myślicie? To gałązka. Słusznie, ale co to za gałązka? Ja wiem, to jawor. Tak, możliwe. Ale rzecz w tym, że jest złamana, a to oznacza, że ktoś tędy przechodził. Przypuszczam, że ten rudowłosy chłopiec, którego mama ma sklep ze słodyczami. Ciekawe. Skąd to wie? Kiedy Wally, mój mały kangurek, uciekł mi, tropiłem go przez 3 dni, przemierzając busz. Idąc po śladach, można odnaleźć każdego, kto zaginął. Ojej! Czy opowiadałem wam kiedyś, jak wywlókł mnie ze śpiwora niebezpieczny pies Dingo? O, nie! Było strasznie upalne lato. Zupełnie jak to. Niech to kangur. Niektórzy ludzie nie znają reguł wędrowca. Aha. Butelka pozostawiona na słońcu może wywołać pożar. Zostańmy tropicielami jak Tom. Na pewno bylibyśmy lepsi od niego. Jasne, to więcej niż pewne. Będziemy lepsi. No to wytropmy, dokąd zwiała wełenka. Trwoże, czy nie czujesz się samotny? No, wtedy, kiedy masz wolne. Czasami. Dzisiaj masz wolne, prawda? Tak, w istocie, mam wolne. No i co? Gdzieś się później wybiorę. Może wybierzesz się ze mną? Ojej, zaskoczyłeś mnie. O, z przyjemnością. Będę gotowa za 30 minut. Świetnie. Pewnie pójdziemy do tej eleganckiej restauracji w Newton. Nie mam czasu, Penny. Muszę się wyszykować. Fajnie. Zupełnie jakbym był pilotem śmigłowca. Tak, naprawdę jest super. Wystarczy już wody. Teraz czerwony barwnik. Barwnik? Tak, gdy gasisz pożar buszu z helikoptera, dzięki czerwonemu barwnikowi widzisz, czy trafiłeś gdzie trzeba. Czy wiedzieliście o tym? Nie wiedzieliśmy. Czy w Pontypandy były pożary buszu? O, Dillis, wyglądasz przepięknie, jak z obrazka. Dziękuję, Trevorze, starałam się. Tak, ale niepotrzebnie tak się wystroiłaś do obserwacji ptaków. Do obserwacji ptaków? Dlaczego się zatrzymałeś? Bo tam dalej jest groźny pies Dingo przy Billabong. Jeden fałszywy krok, a ten drań buchnie z kociołka nasze żarcie. To nie jest Dingo, tylko Morus. A co to jest Billabong? Miejsce, gdzie zwierzęta piją wodę. Chodźmy szukać wełenki. Nie mogła daleko zwiać. Masz rację. Uff, ale wspinaczka. Jestem kompletnie wykończona. Mam nadzieję, Dillis, że nie będziesz żałować. Czyż tu nie jest cudownie? Wyobraź sobie, że w tym roku widziałem już 25 gatunków ptaków. Mam patrzeć przez to? Mogłabyś zobaczyć znacznie więcej, gdybyś lornetkę trzymała odwrotnie. O! Tam z lewej strony siedzi para kuropatw, a pod tym krzakiem z prawej siedzi bażant. O! Dillis, jak myślisz, co to jest? Podpowiem ci, to bardzo rzadki ptak w tych stronach. Papuszka falista? Nie, to trele gajówki jarzębatej z rodziny pokrzepkowatych. Trele morele? Raczej ten nic, mój Norman. Norman, co ty znowu kombinujesz? Wystraszycie wszystkie ptaki. Przepraszam pana. Przepraszam, mamo. Mandy, szukajmy wełenki.
widzieliśmy jej ślady. Owszem, setki śladów, ale każdy prowadził w inną stronę. Ona gdzieś tu jest. O, no. Widzisz? Zawsze była łasa na słodycze. Hej, Norman, czy czujesz ten zapach? Coś się pali. Ojej! O, rety! W środku jest twoja mama i Trevor. Proszę. James, popatrz dym. A więc pożary buszu się zdarzają. Tom! Pożar buszu? Dobrze, Tom. Już jedziemy. Penny, Elvisie, zmieńcie koło. Połączę się z Tomem. Tak jest. Spójrz, twoja mama! Rób z powietrza, co się da. Postaramy się być jak najszybciej, Tom. Zrozumiałem, Sam. Szybciej, Penny. Nie ma chwili do stracenia. Ruszcie sam. O, no zwijaj się. Przecież mówiłeś, że nie ma chwili do stracenia. Tutaj! Tom! To mój Norman! Co on robi? Tom! Tutaj! Tutaj! Proszę bardzo. Jak przeogromna bomba wodna. Ojej, co ty robisz, Tom? Chyba na jakiś czas odechce ci się obserwować ptaki, Trevorze. Urocza pasja. Już wolę metkować puszki z groszkiem. Dlatego nie wolno zostawiać żadnych butelek na słońcu, bo mogą wywołać pożar. Przepraszamy. Akcja zakończona. Wszyscy są bezpieczni. A tobie co się stało? To sprawka Toma. Wylał to na mnie ze śmigłowca. Tak. Nigdy w życiu nie widziałam, żeby ktoś gasił pożar pomidorówką.